Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Katecheza przekazem objawionego Słowa Bożego, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 stycznia 1985 roku. Przypomnieliśmy już, że katecheza jest dziełem Kościoła, który szerzy dobrą nowinę w świecie i stara się pogłębić życie sakramentalne poprzez lepsze poznanie tajemnicy Chrystusa. Kościół ma świadomość, że poprzez katechezę tak jak przez całą działalność ewangelizacyjną odpowiada na najistotniejsze pytania, które wcześniej czy później stają przed każdym człowiekiem w ciągu jego życia. Skąd wywodzi się człowiek? Dlaczego istnieje? Jaka jest jego relacja do Boga i świata niewidzialnego? Jak ma postępować, aby osiągnąć cel swojego życia? Dlaczego poddane jest cierpieniu i śmierci? I co jest jego nadzieją? Katecheza przynosi odpowiedź Boga na te pytania. Stara się wyjaśnić naukę, która nie jest prostym wynikiem pewnych osobistych poszukiwań, ale prawdą przekazaną ludzkości poprzez objawienie Boże. Dlatego, oznajmiając prawdę zbawienia, katecheza troszczy się o to, by wyraźnie sformułować podstawowe pytania rodzące się w sercu człowieka i ukazać w jaki sposób Bóg na nie odpowiedział w swoim objawieniu poprzez dar prawdy i życia, przekraczający najgłębsze oczekiwania człowieka. Jej zadanie polega na dostarczeniu pewników opierających się na autorytecie objawienia. Katecheza w zakresie problemów, którymi się zajmuje, daleka jest od budzenia wątpliwości i wprowadzania zamętu, lecz stara się oświecić rozum i umocnić go w silnych przekonaniach oczywiście poprzez odpowiedzi, których dostarcza. Wprowadza umysł ludzki w głębie tajemnicy objawienia. Owa tajemnica jednak dostarcza umysłowi światła, pomimo że jak długo trwa ziemskie życie, nie rozprasza ona wszystkich ciemności. Nie wszystko można zrozumieć, ale to co się rozumie, wystarcza, by wskazać podstawowe prawdy i sens życia. Często formuły Przyjęte w katechizmach złożonych z szeregu pytań i odpowiedzi, ukazują w konkretny i praktyczny sposób podstawową strukturę katechezy, którą można określić jako spotkanie pytań człowieka z odpowiedziami Boga. To prawda, że samo pytanie człowieka pochodzi z natchnienia i światła łaski Bożej, oraz że odpowiedź Boga ujęta jest w ograniczonych i niedoskonałych sformułowaniach ludzkiego języka. Jednakże chodzi tu rzeczywiście o pytania właściwe człowiekowi, pytania, w które katecheza wnosi światło Boże. Oznacza to, że katecheza, chociaż uwzględnia ludzką stronę problemów, to nie ogranicza się do refleksji o charakterze ludzkim, do rozważań natury filozoficznej, ani też do podawania jedynie tego, co wprowadza w objawienie. Jej celem świadomie zamierzonym jest przedstawienie i podanie do przyjęcia prawdy objawionej, której nie ma ona prawa uszczuplić ani ograniczyć. Stara się dostosować w nauczaniu do możliwości tych, którzy ją przyjmują, lecz nie przypisuje sobie prawa do ukrywania czy usuwania jakiejś części prawdy, którą sam Bóg zechciał przekazać ludziom. Warto przypomnieć tutaj to, co powiedziałem w adhortacji apostolskiej. Katechezi tradendę na temat integralności katechezy. Aby danina jego wiary była doskonała, każdy z uczniów Jezusa ma prawo otrzymać słowo wiary, pełne i całkowite w swej ostrości i sile. Nie może ono być okaleczone, zafałszowane lub zubożone. Kto w jakimkolwiek punkcie narusza integralność orędzia, ten tym samym niebezpiecznie wyjaławia samą katechezę. I zagraża jej owocom, których mają prawo po niej oczekiwać sam Chrystus i wspólnota kościelna. Może się czasem okazać, że orędzie to jest trudne do wyjaśnienia i do przyjęcia. Istnieje w świecie wiele idei sprzecznych z nauką ewangeliczną. Są też i tacy, którzy wręcz sprzeciwiają się wszystkiemu, czego naucza się w imię Kościoła. Ten, kto poświęca się katechezie, może wobec napotykanych sprzeciwów przeżywać pokusę wycofania się, rezygnacji z przedstawiania orędzia chrześcijańskiego w całej jego prawdzie i ze wszystkimi życiowymi wymogami i ograniczenia się tylko do niektórych punktów łatwiejszych do przyjęcia. Właśnie wtedy musi on sobie przypomnieć, że nałożono nań obowiązek przekazywania nauki, która go przewyższa. On ma starać się przedstawić ją taką, jaką sam otrzymał, a przede wszystkim winien mieć świadomość, że w swojej pracy katechetycznej dysponuje mocą Bożą, uzdalniającą go do przekazywania własnej wiary, i że za sprawą Ducha Świętego Jego słowo przenika do serc słuchaczy w takim stopniu, w jakim jest ono wierne prawdzie, którą ma wyrażać. Problem katechezy to problem wiary. Któż mógł u zarania Kościoła przypuszczać, że grupka uczniów Jezusa podejmie dzieło ewangelizacji i katechizacji całej ludzkości? A tak się właśnie stało. Orędzie chrześcijańskie od początku zdołało przeniknąć do umysłów wielu ludzi. Dokonane wtedy dzieło łaski rozwijało się i później poprzez całe wieki i dokonuje się także dzisiaj. Dlatego katecheza, przekazując dzieciom i dorosłym nienaruszony dar wiary, Zdaje się na moc łaski. Każdy katechista ma obowiązek przekazywać całe orędzie chrześcijańskie i otrzymuje od samego Chrystusa zdolność do wykonywania w pełni tego posłannictwa. Znajdujemy się w fazie wstępnej rozważań na temat katechezy, ponieważ systematyczna katecheza ma stanowić, jak Pan Bóg pozwoli, przedmiot tych spotkań środowych w ciągu dłuższego okresu. Dzisiaj w szczególny sposób pragnąłem podkreślić znaczenie katechezy jako przekazu Słowa Bożego. To Słowo odpowiada na pytania ludzkie. To Słowo wyraża się również w ludzkim języku, a więc nacechowanym ludzkimi ograniczeniami. Niemniej jest to Słowo Boże i ma autorytet, pewność i moc Słowa Bożego. Katecheza musi zawsze tym pozostać i każdy, kto katechizuje, musi mieć przede wszystkim tego świadomość. Nie może zastąpić tej świadomości i tej postawy żadną inną, żadną ludzką tylko, ludzką tylko, dociekliwością, żadnymi tylko ludzkimi rozważaniami, choćby najwnikliwszymi. Zadaniem, posłannictwem tego, kto katechizuje, gdziekolwiek, czy to będzie duchowny, czy świecki, jest przekazywać Bożą Prawdę, dawać ludziom Bożą odpowiedź na ludzkie pytania z całym poczuciem tego, że ta Boża prawda nas przerasta, a więc także z całą wobec niej pokorą, niemniej z całą pewnością wiary, z całą stanowczością, która tej pewności odpowiada, ponieważ nie chodzi tu o autorytet ludzki, ale Boży, nie o ludzką prawdę, ale Bożą, objawioną człowiekowi. To są główne myśli dzisiejszej katechezy jedne z tych, które trzeba przypomnieć na tle niedawno opublikowanej adhortacji Katechezi Tradende po synodzie biskupów w 1977 roku, który to synod właśnie poświęcony był sprawom katechezy w Kościele i jego posłannictwu we współczesnym świecie. Pragnę przy tej okazji złożyć serdeczne życzenia Kościołowi w Polsce i wszystkim wspólnotom w tym Kościele, ażeby ta wielka sprawa nauczania Słowa Bożego Przekazywania Słowa Bożego w formie katechezy była prowadzona z całym autentyzmem, z całą energią, z całym szacunkiem dla wszystkich poglądów, jakie mają ludzie, równocześnie z całą świadomością, że czasy, w których żyjemy, niosą z sobą bardzo wiele poglądów, programów, tendencji przeciwnych tej prawdzie, która jest zawarta w Ewangelii, którą głosi Kościół. A więc także i z całą stanowczością. Tego życzę obecnym tutaj księżom, biskupom i kapłanom, a także wszystkim braciom i siostrom, którzy w tych dniach znajdują się w Rzymie. Również tym, którzy są w ojczyźnie w całej Polsce i poza Polską, życzę katechezy i jej pełnych owoców. Ona bowiem buduje życie chrześcijańskie w samym jego wewnętrznym rdzeniu. Słowo Boże, mocą którego został stworzony świat, Stwarza także wewnętrzny świat każdego człowieka wierzącego. I do tych życzeń dołączam także modlitwę o błogosławieństwo Boże na nowy rok dla wszystkich moich rodaków. la volontà tua, ci in cielo e in terra, pane nostro quotidiano, dano vi storie e se no viceviamo nostra, ci cu dello nostri vitti, e vi sori nostri. Etre eros induka, intentazio zer libera nosa